Siemka, tutaj Ziuta, wasz ulubiony naginacz logiki po tej stronie internetu. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie gramy w Dying Light i broń nieskuteczna, no to trzeba naprawić. Wiadomo, nie będziemy latać z taką bronią, no bez przesady. A już wam mówię, dlaczego jest nieskuteczna. Otóż, ostatnio nie było przyjemnie, warto rzec, i właściwie dość rzec, że ostatnio nie było przyjemnie. Straciliśmy wszystkie nasze punkty przetrwania. Ostatecznie zyskaliśmy jeszcze 20 tysięcy, czyli 2/5 do zdobycia poziomu. To stwierdziłem, nie, tak nie może być. Dlatego wyfarmiłem poza odcinkiem pozostałe 30 tysięcy punktów doświadczenia i mamy poziom 11, przez co nie zejdzie nam już to doświadczenie niżej, bo to nie może tak być. My dalej nie mamy kotwiczki, my już jesteśmy prawie na końcu gry. Kotwiczka troszeczkę, no dobra, bardzo, bardzo ułatwia rozgrywkę, ale przypominam, że my jesteśmy na najwyższym poziomie trudności. Dla nas gra bez kotwiczki to jest jedna wielka męka i w sumie tego się spodziewałem, tego chciałem, ale no, mamy teraz coraz trudniejsze i trudniejsze te misje, dlatego kotwiczka byłaby jak znalazł. Dlatego mam też nadzieję, że teraz będziemy mieć na tyle spokojne misje, że dobijemy w spokoju ten 12 poziom. W każdym razie ten 11 poziom, tak jak już mówiłem, jest tylko po to, żebyśmy nie zeszli już niżej z doświadczeniem, bo szkoda tracić te 20 tysięcy. Nie możemy schodzić niżej z poziomami. Jeżeli poziom jest wbity, to on już jest zaklepany. Dlatego właśnie to zrobiłem. Z innymi drzewkami nie ma takiego problemu, ponieważ zwinność, siła to się nie cofa. Tak samo poziom legendy, do którego dojdziemy w dodatku. Ale to się nie cofa, to po prostu tak jest. Tymczasem poziom przetrwania jest dosyć kłopotliwą sprawą, szczególnie na tym poziomie trudności. Dlatego pozwoliłem sobie na takie małe farmienie. Z góry przepraszam wszystkich urażonych, no nie jest łatwo, nie? Trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, to może w ramach radzenia sobie najpierw zobaczmy, gdzie mamy iść. Jest 8, więc możemy po prostu podejść do bezpiecznej strefy, żeby kupić coś, co potrzebujemy. Oj, witam. Ale jednak żegnam. Także myślę, że widzimy się już na miejscu. Bez sensu, żebym pokazywał wam całą drogę. Oho, nie, ja mutanta już nie chcę kolejnego. Mi już wystarczy po ostatnim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo, bardzo, bardzo was zapraszam, ponieważ myślę, że warto zobaczyć, jak robię z siebie debila, to znaczy mam na myśli tak bardziej niż zwykle, bo umówmy się, to nie jest nic nadzwyczajnego, że znowu ginę po miliony razy, ale tam nie było ani trochę przyjemnie. Uważam, że jestem przynajmniej częściowo usprawiedliwiony za to, co się stało. Nie, inwazję, nie. Tak więc... co my tu mamy? Sztylet, nóż kuchenny? Nic ciekawego, ja chcę tylko gazę i te śmieszne rzeczy. I dobra, bo przedłużam, a widzimy się, tak jak już mówiłem, za chwilę. O! Oj! Tak. Cieszę się. Cieszę się. Czemu ty jesteś tak cicho? Niech pan zjedzie windą na najniższe piętro. Stary, ja cię muszę podgłośnić. Zdecydowanie, bo nic nie będzie słychać. Dobra, na maksa, let's go. Jasne. O! Okej, dobra, powinno być git. Miejmy nadzieję, że to nie ja znowu ze swoimi jakimiś słabymi ustawieniami, tylko to faktycznie było cicho. No bo jak będzie za głośno, to będzie mi smutno. No ale trudno. Ważne tylko, żeby nie zagłuszało mnie. No cóż, ciekawie. Także ja może bym sobie wytworzył parę apteczek jednak, zanim tam wejdziemy. Już myślałem, że jakiś zombiak, a to ta gitara tak wygląda. Nie da się patrzeć, naprawdę. Przestraszyłem się. Chciałbym sobie jeszcze zrobić jakąś broń. Tylko że widzę, że za bardzo nie mam zbytnio możliwości.
nie mam wystarczająco fajnych rzeczy, żeby robić z nich inne rzeczy. Czemu ja nie umiem mówić, co? Ale po prostu nie mam za bardzo fajnych broni do zrobienia. O, możemy powiedzieć w ten sposób, możemy. A te gitary już dawno są przedawnione, to znaczy one były dobre, jakie zrobiłem, a te, nie, teraz nie. Będzie naprawdę miał szansę opracować. Tak, dobra, zobaczmy, co nam powie. Żal mi, doktor Azir. Byliśmy tak podekscytowani szansą zbadania wirusa Haran. Nie mówiąc o tym, że dostawaliśmy od GRE niezłe pieniądze. Przy okazji, jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i Mhm. Cudownie. Otworzą się. Otworzą się. Widzę, że zraszacze się też odpaliły. Miło. Oj! Nie ma mi pan za złe tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. To zrozumiałe. Zdecydowanie. Dobra, wolałbym nie robić hałasu. Coś czuję, że broń palna się znajdzie tutaj. Drzwi prowadzące na główny korytarz można otworzyć tylko ręcznie. Musi pan dotrzeć do biura ochrony i użyć przełącznika. Już lecę. Okej, okay, a jak mam tam wejść? O, nie. A, ja muszę tędy. Oj! Nie tego się spodziewałem. To co, dubeltówka najlepszy przyjaciel? Dubeltówka najlepszy przyjaciel. No plus oczywiście skanowanko. To zawsze jest dobre. Czy coś tam jest? Teoretycznie nie. Praktycznie też nawet nic nie ma. O! Nóż! Nie chcemy robić broni z noża, bo to się źle skończy. Pamiętacie, mam nadzieję, ostatni nóż? No, to nie było zbyt przyjemne doświadczenie. O, tego nie zauważyłem. Dobra. No, wejdziesz ty tam? Chodź. Co jest z tobą nie tak? No wskakuj! O! Jedzenie. Nie strasz. Prosiłem. Nie, ja... Już mnie ta gra zaczyna powoli denerwować. Robi mi bardzo dużo rzeczy na złość. No ale trudno. Jest przynajmniej śmiesznie, jak krzyczę na nagraniu. Przeszukajmy śmietnik, bo czemu by nie? Co robi wytych w śmietniku? Okej, nie chcę pytać, co tu się działo. Mamy kartę magnetyczną. Jej, ale co nam to daje tak naprawdę? A, okej, to nam to daje. Dobrze, teraz proszę iść głównym korytarzem. Laboratorium jest po lewej. Gdy wybuchła epidemia, razem z doktorem Zirem zostałem w strefie objętej kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Ojej. No to nieźle. To im wyszło, nie ma co. Nie, proszę.
dobrze. Jedyna droga do laboratorium prowadzi przez salę odkażania. Wejście jest po prawej. Okej, okay, mi się podoba. Raisa rozpętało się istne piekło. Rais zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. No to ewolucja. Podoba mi się, że tu może być naprawdę sporo różnych fajnych materiałów, bo tego potrzebowaliśmy. O, alkohol, jak dobrze. I tutaj batonik, bardzo smacznie. Poproszę. Cukierki, alkohol. Dobrze, jak najwięcej alkoholu, bo z tego robię apteczki. Aby otworzyć drzwi, okay, trzeba przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania. Czyli trzeba zająć się generatorami. Proszę iść do biur. Jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Okej. Okay. Zajmę się tym. Zir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE. Człowieka podobnego do pana. I co się z nim stało? Pomagał, miał się ewakuować wraz z nami. Ale skoro obaj z Zirem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonych z tej części budynku, bo nie miałem po co tam wchodzić. Okej, okay, to ma sens. Aczkolwiek nie podoba mi się to. Ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. No i nie miałem innego wyjścia, jak pracować nad lekiem. Uwaga, otwieram drzwi. Jasne. Oj. Agent GRE wtopili się w grupę Zagrena. Też bym tam był, gdybym tylko zdołał do nich dotrzeć. Przykro mi, ale jedyna droga do pomieszczenia generatorów prowadzi przez kanały wentylacyjne. Kanały prowadzą do magazynu. Stamtąd może pan dotrzeć do korytarza, a potem do generatorów. Okej, okay, łom to już coś, tylko że to są wszystko szare rzeczy. Ja z tego nie zrobię dobrej broni, nie ma co. Pankowa król... No nie. A nie mamy też żadnych fajnych rzeczy, to znaczy schematów, ponieważ nie robiliśmy zadań pobocznych. Utknęliśmy w takiej pętli, która tylko sprawia, że wszystko jest trudniejsze. Wręcz cudownie. O! Okej, okay, tego się udało uniknąć. Całe szczęście. O! Myślałem, że ty nie jesteś aktywny. To znaczy, że żyjesz, ale że się... Że nie będziesz tym podłogowym. Jaki fikoł. No to do kanałów wentylacyjnych, tym razem na szczęście. Już mam dość kanałów zwykłych, dlatego wentylacja jest dosyć przyjemną sprawą. Szczególnie, że tutaj chyba nie będą na nas czekać zombiaki? Nie, no ja nie chcę tam iść. Oj! Nie, ja tutaj musiałem przejść. Oj! Mam nadzieję, że nie będę musiał do ciebie iść. Aha, widzę, że tutaj jest mało... Mało zdrowo. Ech, i co ja mam z wami zrobić, co? O nie! Ach. Czy ja będę musiał się bić z tamtym mutantem?
Obawiam się, że tak, chociaż wszystko wskazuje na to, że mogę tutaj sobie wejść, a nie mogę. Okej. Bardzo nie chciałem się z nim bić, jak możecie się domyśleć. O, uruchom generator, dobrze. A! To chyba niedobrze, że nie chce się uruchomić, a ty? Działa. I ty. Dobra robota. Teraz proszę z powrotem do sali odkażania. Aha. Wie pan, podejrzewam, że nawet gdyby Zir mógł opuścić strefę kwarantanny, nie zrobiłby tego. Tak jak ten agent czuł silną potrzebę pomagania ludziom. Jest zamknięte dalej. Jak lepiej. Podejrzewam, że mogę to teraz otworzyć, ale ja nie chcę. Zdecydowanie nie chcę. Strefa odkażania. Okej. Poobserwujmy. Au! Jestem coraz bliżej śmierci. Ja się może uleczę jednak. I zobaczmy, jak tam nasze apteczki. Możemy kraftować. Mamy dużo więcej alkoholu. Cudownie. Ach. Koniec problemów ze zdrowiem, przynajmniej na chwilę. A czy mogę was przeszukać? Oczywiście, że mogę. Jak dobrze. Okej, okay, i teraz tutaj. Jesteśmy? Chyba tak. Crane, jak miło uścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, już moment. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił? Hej! To on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze, i dziękuję. Skontaktuję się. Nic z tego nie rozumiem. Jak Amir jest... Co to znaczy, że Amir jest agentem GRE? Okej, okay, to było ciekawe. Nie wiem, jak Crane do tego doszedł. Zastanawia mnie to, nie powiem, że nie. No ale to już jest nieważne. W każdym razie wiemy, z niewiadomych przyczyn, że tak właśnie było. Nie po prostu nie wiem, jakoś... Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych. Czuję, że to mogło być trochę pocięte, w sensie to, co miało być i to, co wyszło fabularnie, że część questów była po prostu tak wycięta. Tak równiutko, nie?
Mam takie nieodłączne od tej gry wrażenie, niestety. A szkoda. Panie Green, muszę powtórzyć. O, noc. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami. Wiem, wiem, dobrze. Wyśpiewają pana przy najmniejszej okazji. Oj, tak. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Wiem. I jest noc. Czemu to nie jest bezpieczna strefa? O, wiecie co? Ja chyba przeczekam, bo ja się nie czuję zbyt bezpiecznie, chodząc w nocy. Mam nadzieję, że one nie umieją się skradać. A mogę zjechać? Nie mogę zjechać. Okej. To widzimy się za chwilę. Za dosyć długą chwilę. Podejrzewam, że z 10 minut tu posiedzę. Nareszcie! Nareszcie! Udało się! Przemienieńce powinny sobie iść. Dzwony biją jak cudownie. Skoczmy najpierw na uniwersytet. Szybka piłka. Dodane do broni... Okej, wywołuje wybuch przy trafieniu. Brzmi ciekawie. No dobra, ale... Jej, 7000 za maczetę. Nie wiem, czy mnie na takie coś stać. To znaczy stać mnie oczywiście, ale... Czy warto? To jest pytanie. Czy nie lepiej po prostu amunicję do karabinu, cyk, cyk. No i już nas nie stać na nic. Sprzedajmy kosztowności. No ale to tyle. Sprzedajmy to, sprzedajmy to. Nadziak sprzedajmy. Gwiazdki te słabsze. I w sumie ze skrytki moglibyśmy wziąć jakąś broń, bo zakładam... że coś mamy. I weźmy na przykład sobie... A, nie mamy nic fajnego tutaj. Nie, jest jakiś kij baseballowy, całkiem, całkiem. Oj, młotka nie chciałem. Zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Nie tutaj. Nie wziąłem tego? W końcu? Co jest? Czemu? No, bierz to. Już. I jakbym chciał na przykład to... O nie, no to są śmieszne obrażenia. Co ja mam zrobić, co? Pobiorę od was zadania poboczne. Mogę na słówko? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Oj, tak. Tak. Stary. I do naszego rusznikarza Huberta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Okej. Okay. To ciekawe. Może warto popytać, bo ja tak w sumie oplułem. Oplułem te rzeczy. Słyszałeś tę muzykę? Ktoś ją włączył celowo. Ciekawe, po co? Ten gość chyba chce umrzeć. To tylko muzyka, stary. Spokój się. 10 tysięcy punktów przetrwania, sporo nawet kasy. Nie, no za punkty przetrwania to nie będę się nadstawiał, ale jakby było coś na jakieś fajne schematy. Plan woda 2.0. Okej. Okay. A, to... Dobra, dobra. Broń przeciwko gadoidom. Przeciw gadoidom. Nie, no nie mamy nic, co by... Aj... Co by nam dało jakieś fajne schematy na bronie. Musimy popytać, musimy posprawdzać i być może w konsekwencji uda nam się znaleźć coś wartego uwagi. A na razie to chciałbym, żeby te małe gówna mnie tylko nie goniły. I będzie wtedy bardzo miło, słodko i przyjemnie. I na następny odcinek muszę to wyłączyć, bo jest to zbyt upierdliwe. Cyk!
Aż przyjemnie ci się skwasiło tę twarz na byłku. Okej, my tu mamy na górę wejść. No dobra. Trochę flashbacki z Assassin's Creed. O, toksyczny porost tutaj jest, jak miło. To się jak najbardziej przyda. Mam nadzieję, że nie ma tego więcej oczywiście. Czemu miałoby być? Ale jesteśmy już właściwie na górze. Szybko to się stało. Więc skontaktujmy się z nimi, z GR. Roy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GR. A co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia później, Troy. To Crane, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Raiz, gdzie jesteś? A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij! Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GR. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. I to zapowiada nam chyba ostatnią już misję. O, wyzwanie. Parkour Fever. Tam musimy dojść, tak? No dobra. Na szczycie budynku. Ale to jest bezpieczna strefa, tak? To mogę tam wejść, czy... Nie, ja bym chciał jednak faktycznie do jakiejś bezpiecznej strefy. Bo nie wiem, czy to mnie nie wciągnie po prostu już w tę walkę. Tam. Dobra, okej. Okay. Pójdziemy, popatrzymy zadania poboczne, no bo... No musimy znaleźć coś, co pozwoli nam skutecznie zabijać te zombiaki, szczególnie jeżeli to ma być ostateczna walka. Możemy mieć nie lada problem, a jednak wolałbym, żeby poszło wszystko w miarę sprawnie. Podejrzewam, że zrzuci na mnie miliony zombiaków, jak to było ostatnim razem na arenie. Chociaż tym razem nie dam się tak łatwo stawić po kątach jak wówczas. Tak, po prostu nie dam się tym razem. Przynajmniej tak chciałbym, żeby tak było. No dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy jakie rzeczy mają nam do zaproponowania nasi handlarze. I nasi koledzy, którym pomagamy. Ty żyjesz! Ciebie całego i zdrowego. Trzymaj tego się nie spodziewałem. Ta, postaram się. Okej. Okay. No dobra, a coś, nie, nic. O. Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci. Ja już nie chcę dzieci po tym, co ostatnio widziałem. Po tym, co ostatnio się działo. Zobaczmy zatem handlarzy. Czy oni mają mi do zaoferowania jakieś schematy na broń, czy coś w tym stylu. Nie, ale macie naprawdę fajną siekierę, którą bym bardzo chciał, ale mnie na nią nie stać. I Kilof. Tylko, że Kilof jest zapewne dwuręczny.
Możemy 100 zdobyć, ale to nie, no dalej będzie za mało. No ale nie macie dla mnie żadnych schematów. A ty, młody? Pan jest Crane? Tak, to ja. Pan jak on. Tak, to ja. Jestem Crane. Co tu robisz, kolego? Jesteś sam? Stary, nie powiem mnie tym patykiem. Ale nauczył mnie, jak przeżyć. Niech pan posłucha. Tata zostawił rzeczy dla Crane'a. Jeśli to pan i może pan to udowodnić, to je panu dam. Okej. Jak mogę ci udowodnić, że jestem, kim jestem? Niech pan wyjdzie na zewnątrz i pokaże, jaki jest szybki. Tata mówił, że Crane jest szybszy od wszystkich innych. No to ja patrzę. Okej, stary. Ale to wyzwanie. Młody, umówmy się na to w następnym odcinku, dobrze? W następnym odcinku porobimy sobie aktywności poboczne, bo musimy, no... Lepszego stoju w mieście nie znajdziecie. No muszę się troszeczkę ogarnąć, wiecie, więcej level i tak dalej, przynajmniej żebym kotwiczkę miał, bo to już mi pomoże tak bardzo. Brakuje mi, no jeszcze trochę mi brakuje, 20 tysięcy mniej więcej, właściwie dokładnie 20 tysięcy, dlatego... To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!